Dobrze, zaraz będzie. Najmniej powinien być. Oczywiście. To jedziemy. Naciągamy skrót. A, bo to coś tutaj jest tą nadmiarówką, a. Dobra. Teraz trzeba się zatrzymać, żeby składu nie rozerwać. Wnijmy. To teraz dojazdny szlak trafił? Co ja mam teraz zrobić? To coś się załączyło, jakieś dziwne coś. Też alarm. Super, że teraz robię, nie no super. Co ja mam teraz robić? Tutaj nie ma nic odzorowane, maszynowe. O, teraz zadziałało N. Dobra, zadziałało. Powinniśmy ruszyć. Na moje, no, ruszamy pięknie. Tak, bo ja nie mogę amperów przekroczyć jakiejś tam konkretnej wartości. Nie wiem, chyba 2500, nie? Czy jak to to? Chyba ja. Dobra, ruszamy do tego Willisia. Nie, to opóźnienie 24? Ojej. 15 minut. To znowu się będziemy tu rozpędzać przez kawał czasu. Dlatego nie lubię jeździć towarem.
włączyłem na chwilę bota, to ten, bo uruchamia piasecznicę, nie wiem czemu. To nie ma po co sypać. Myślałem, że może bot, nie? Umiałem jakoś tutaj zwiększyć tą moc, ale chyba się nie da. Mam nadzieję, że ta druga lokomotywa niby też pracuje, ale że jej się nic nie stało. Znowu zwalniamy. Nie wyrówna, nie? Tam temperatura, nie? Na temperaturę 77 stopni. Wszystko jest w porządku, jak największe. Coś się nawet rozpędza? Niemożliwe. A czy żeśmy mieli w końcu się rozpędzić do tych 80 km na godzinę? I 70. Mody państwa, niemożliwe. Ten bot chyba coś zmienił jednak. Ale nie wiem co. Tu będzie z górki akurat kawałek, ale i tak na prostym mamy 74. Trzeba zmniejszyć moc nawet. Niemożliwe, rozpędziliśmy się w końcu. No może tak mniej politycznie, nie? Jakaś piosenka coś. Dobra, znowuż wyjechaliśmy na płaszczu. Możemy znowu zacząć pracować.
trochę trzeba dohamować. Niestety. Czuję się na coś bardzo, bardzo delikatnie. Może zacząć jechał. Zrobiłem jakiś rzut w ślam. Czy my, jak wygląda, ładnie. Może być. Była maszyna odcinek 245. Okej. Pod górę, więc od razu dajemy pełną moc, żeby nie zwolnić. Objazd macierzywa widzę podany. A wprost jeszcze. Coś nam robiliśmy nawet. Z 15 minut może nawet się uda. Oczywiście, o ile jest też wyjazd, bo na razie wiemy tylko o wieście, nie? A zobaczymy na semaforze, czy jest też wyjazd, czy też nie. Nie, następny do 40 albo... do 60.
będzie i tak zdrowy do 30. Przy następnym z maksymalną dozwoloną prędkością. Niby tu pokazuje, że tu się powinienem zatrzymać, panie, ale to jest postój techniczny. Nie muszę się zatrzymywać na postoju technicznym. Nie oszukuj, panie. W tym komputerku, nie oszukuj. Sześć minut opóźnienia. Napnijmy skład. On powinien przeskoczyć na następną stację, jak będę dojeżdżał do Cierzewa Osiedla. Dziury. Masakra. Będzie 60, drodzy państwo, dalej. Zmiana kanału radiowego, czy nie? Nie, dalej jest R6. Naprz. Mniejszmy trochę mocniej, cały skład wyjedzie z tej 30 właśnie. Możemy się rozpędzać do 60 km na godzinę. Cierzewo już powinno kończy zniknąć, moim zdaniem. Widzicie, już przeskoczyło na Macierzewo osie.
No i to będzie 7,90. I wyjedzie cały skład i będziemy przyspieszać. Dobra, można zaczynać, zanim to i tak tam się rozbędzie, jak widzicie. Skład właśnie wyjeżdża, my mamy na 59, teraz już 60 się zmieniło. Nie, to i tak. Zaraz będziemy przejeżdżać przez rozdzielę pewnie za jakieś 5 minut. W paczkach nie mamy się trochę zatrzymać, no i to nie wiadomo. To też jest petena, ma to towar. Zobaczymy. Idzie teraz na przykład zamiast macierzywie staliśmy szybciej.